Telumena. Ku lewej izbie obrócona, wachlując batystową chusteczką ramiona. Jak mamę kocham, rzekła. Prawie się nie myli. Znam ja dobrze Rosyją. Państwo nie wierzyli, gdy im nieraz mówiłam, jak tam z wielu względów godna pochwał. Czujność i srogość urzędów. Byłam ja w Petersburgu nie raz, nie dwa razy. Miłe wspomnienia. Wdzięczne przeszłości obrazy. Co za miasto. Nikt z panów nie był w Petersburgu? Chcecie może plan widzieć? Mam plan miasta. W biurku. Latem. Świat peterburski zwykł mieszkać na daczy. To jest w pałacach wiejskich. Dacza wioskę znaczy. Mieszkałam w pałacyku. Tuż nad Newą rzeką. Niezbyt blisko od miasta i niezbyt daleko. W niewielkim, myślnie sypanym pagórku. Co to był za domek? Plan nam dotąd. W biurku. Otóż. Mamy nieszczęście. Najął dom w sąsiedztwie. Jakiś mały dżynownik siedzący na śledztwie. Trzymał kilkoro hartów. Co to za męczarnie, gdy blisko mieszka mały czynownik i psiarnie. Ilekroć z książką wyszłam sobie do ogrodu użyć księżyca blasku, wieczornego chłodu. Zaraz jej pies przyleciał i kręcił ogonem i strzygł uszami, właśnie jakby był szalonym. Nieraz się nalękałam. Serce mi wyróżyło z tych psów jakieś nieszczęście. Tak się też zdarzyło. Bo gdym szła do ogrodu, pewnego poranka, hark u nóg mych zadławił mojego kochanka. Była to rozkoszna psina. Łamią podarunek. Księcia Sukina. Na pamiątkę. Rozumna. Żywa jak wiewiórka. Mam jej portrecik, tylko nie chcę iść do biurka. Widząc ją zadławioną z wielkiej alteracji. Dostałam mdłości, spazmów, serca, palpitacji. Może by gorzej jeszcze z moim zdrowiem było. Szczęściem nadjechał właśnie z wizytą Kiryło. Gabryliczko z Olipsji. Pyta się o przyczynę tak złego humoru. Każe wnet urzędnika przyciągnąć za uszy. Bladły, drżący i prawie bez duszy. Jak śmiesz! Krzyknął i było piorunowym głosem. Szczuć wiosną! Łanie kocną tuż pod carskim nosem! Słupiały czynownik. Darmo się zaklinał, że polowania dotąd jeszcze nie zaczynał, że z wielkiego łowczego wielkim pozwoleniem zwierz uszczuł i znał się być. Psem, nie jelenie. Jak to? Krzyknął Kiryło. To śmiał być huntaj. Znać się lepiej na łowach i zwierząt rodzaju, niźli ja, kozodusi, carski jegermajster. Niechaj się nas rozsądzi zaraz, policmajster. Wołają policmajstra, każą spisać śledztwo. Ja, rzeczy kozodusi, wydaje
świadectwo, że to łaja. On plecie, że to pies domowy. Rozsądź nas. Kto zna lepiej zwierzynę i łom? Policmajster powinność służby swej rozumiał. Bardzo się nad zuchwalstwem czynownika zdumiał i odwiódłszy na stronę po bratersku radził, by się do winy przyznał i tym grzech swój zgładził. Łowczy do kochany przyrzekł, że się wstawi do cesarza i wyrok nieco ułaskawi. Skończyło się, że harty poszły na powrozy, a czynownik na 4 tygodnie do kozy. Zabawiła nas cały wieczór ta pustota. Zrobiła się nazajutrz z tego anegdota, że w sądzie o moim piesku wielki łowczy dał się. I nawet wiem z pewnością,